ponad 20 lat gmina Nowy Tomyśl współpracuje z gminą Bizental. Jak co roku uczestniczymy z wizytą w gminie Bizental przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz państwo radni i sołtysi. Uczestniczyliśmy w wyścigach smoczych łodzi, pogoda dopisuje, atmosfera na plaży do odpoczynku i rekreacji. Będziemy uczestniczyć również w uroczystej kolacji, gdzie przekażemy wiklinowe upominki naszym przyjaciołom z Bizental, przedstawicielom samorządu. W ramach współpracy zaprosimy na rewizytę na jarmarek, który odbędzie się w pierwszy weekend września. Odbył się znów kolejny festyn w Ukenzi i z dużą satysfakcją, pomimo pandemii, mogliśmy ugościć naszych polskich partnerów z Nowego Tomyśla. Wierzę, że łączy nas nie tylko partnerstwo, ale również przyjaźń. Bardzo się cieszymy, że Nowy Tomyśl znów stawił się do wyścigu smoczych łodzi, a festyn okazał się po raz kolejny pełnym sukcesem. Za każdym razem wspaniale jest obserwować drużynę z Nowego Tomyśla, jak bierze udział we wspólnej zabawie, jak współrywalizuje, jak wzbogaca cały festyn zarówno swoją obecnością, jak i zaangażowaniem. Nawet jeśli sportowe wyniki nie są kluczowe, to promieniuje z nich duża radość i satysfakcja. Ponieważ komunikacja między nami ma wciąż miejsce, między innymi poprzez Facebook oraz strony internetowe, bardzo ucieszył nas fakt, że wasze piękne rondo otrzymało imię miasta Bizental i od niedawna stoi na nim piękna palma. Już wkrótce odwiedzimy Nowy Tomyśl podczas wydarzenia Nowotomyski Jarmarek i na pewno odwiedzimy to atrakcyjne miejsce.